Witajcie w kolejnym odcinku programu High Five. Dziś nietypowo jak zawsze, ale dzisiaj bardzo nietypowo. Będę jeździł z pasażerami aplikacji z tym pucharem. To jest puchar UEFA autentyczny, puchar Ligi Europy UEFA. Ale w zasadzie czemu tu nie ma żadnej ochrony? Mam go tak wziąć po prostu? No dobra. Proszę nie dotykać. A, cześć. To jest Klaudiusz, dyrektor firmy Enterprise. Mam dla Ciebie coś fajnego, spróbuj. To coś nowego. Myślę, że będziesz miał świetnego pasażera. Nikt takiego w Polsce na pewno nie ma. Na pewno małomówny. Zdecydowanie, ale uważaj na niego, bo jest dość wartościowy. Jest bardzo wartościowy. 15 kilo srebra. Na skupie złomu warte fortuna, co dopiero patrząc na to, ile znaczy dla wszystkich fanów piłki nożnej i dla tych, którzy wygrają Puchar Ligi Europy. To ty idź po samochód, a ochrona przeniesie ci go w specjalnej skrzyni. Dobra. No to powodzenia. Do zobaczenia. Cześć. Ja już jestem na miejscu. No dobra, to czekam. Stefano? You are Stefano? Jump in! Meriva. You speak English? No, a little. Okay. That's bella Opel Meriva. Molto bella. La devo portare direttamente a casa. I go with the cup. We are going with the trophy, yes, with the cup of UEFA. That's UEFA. Official cup. No zapraszam pani Sylwio. To ja. Wow. Wow, o Boże. Coś do bagażnika pani wrzucić? Nie. Tak, w nogi, dobrze, będzie w porządku. Wszystko jest okej. Okay. Co to za puchar? Się mogę zapytać? Może pani. To jest puchar Ligi Europy, UEFA. Wow, skąd pan ten puchar ma? Niech pani nie pyta. Masakra. Tylko niech pani mnie nie wyda nikomu. No. No, ukradłem go. Dobra. Nie uwierzyła pani. Nie. Kurde. Opel Meriva? Opel no to jest taki mocny, mocny Opel. O matko. Dzianka. Mało miejsca trochę, co? Nie, bo za dużo jem. Robert. Witam, Mateusz. Miło poznać. To nie jest tak, że jesz za dużo. Zawsze fotel jest za ciasny po prostu. Opel. Mówić, że jestem szczęśliwy po prostu, skoro wygląda. A, to jeszcze lepiej. Zapraszam. Zamknięte? Hasło trzeba wpisać. Czekaj, tipsy nie takie... O nie, żeby tipsów nie połamać, no tak. Cześć, Robert, miło, miło mi Cię poznać. Jak długo masz prawko? Co za pytanie? No bo boję się trochę. Wiesz, czy szalejesz, czy jeździsz... Zależy wolno. Które. A coś jeszcze kosmicznego tu jest, czego nie ma w takich normalnych autach? Kierowca. To już wiem. Why you're in Poland? Warsaw? A tak, per la partita. Legia Napoli. You're going to the match? Legia Italy. Legia Napoli. Napoli. Really? Si, si. Yeah. Będę po polsku do panu. Jak pan parę, pan po włosku, ja po polsku. Ale niespodzianka. A to miał być Opel. Tak miałem ochotę się przejechać Oplem, fajnie. Taki ładny wykoń. O kurde ma. Taki szybki Opel. Co to? A taki. To pasażer jakiś, no. W podstawówce taki zdobyłem i drugie miejsce w gimnastyce chłopców. Mhm. No i ten puchar zawsze mi, tak jak niektórzy mają swój kocyk ulubiony, to ja mam taki puchar. Pan zawsze tak jeździ po prostu. Zawsze tak? Z kocykiem ulubionym jestem, no. Więc to jest takie dla mnie. Jest. Ale duży, co? W podstawce z reguły tak. No to jest największy, jaki kiedykolwiek dostałem. A to jest coś UEFA. To co to jest? Nie, no żartuję. To jest puchar Ligi Europy UEFA. Questa la conosco in tutto il mondo. Oh, sempre, 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 sempre. Sono questa situata. Non intiamo mia voce. Sarà. Ok. Tara puntara tentara lembra. Ci sarà. Długie. Długie co? Miałam sesję halloweenową i mówię, zaszaleję. Patrz, stadion Legii. Okej. A to nieprzypadkowo w sumie ci o tym mówię. Dlaczego? Odwróć się. W drugą stronę. Oh my god. Zaraz ci wytłumaczę. Chyba, że wiesz co to jest. UEFA. To jest oficjalny, aktualny puchar Ligi Europy UEFA. Z
skąd go zawinąłeś? Nie pytaj. Jak, ważne, ile jest warty i za ile możemy go sprzedać. Jak bezpiecznie wiesz. Nie no, to jest ważniejsze niż wszystko. Legia gra wtedy w Lidze Europy z Napoli. Właśnie o Puchar i Europy UEFA. Tak? No właśnie wieczorem... Patrz, co się stało. Dobra, jesteśmy. I w ogóle ma taki fajny dźwięk to auto, no nie? Tak jak przyspiesza. Inne po prostu. Inne. Ciekawy. A miałem już anulować przejazd, tyle czekałem, no. No właśnie dzwonił pan, przepraszam bardzo, ale... trochę. Ale bym zrobił. Naokoło trochę. Zagadaliśmy się z poprzednim pasażerem. To jakby panu zabrał, tak po prostu, nie? Puchar czy Porsche? Porsche. No puchar może pan wziąć. W sensie pan by bardziej bym pakał po pucharze niż po Porsche. Okay. Porsche Taycan, tak? Tak, dokładnie, to jest Taycan. No i te samochody słyną z tego, znaczy słyną, jeśli można to tak powiedzieć, słyną z tego, że bardzo, bardzo fajnie przyspieszają. Tylko, że nic nie słychać, no. Więc ale czuć naprawdę. Tyle. Najlepiej, to powiem panu, jest od 0 do 40, na przykład teraz jak staniemy. Ciężkie jest, masakra. 15 kilo srebra. Jejku, jak ja się za każdym razem tego boję, jak to robisz. Mam tak przestać? Nie, jest. Robić? Jest spoko. Odliczamy? Spokojnie. Czy bez przyspieszenia? Na spokojnie? Na spokojnie. Dobra. Namówiłem. Nie byłam gotowa. Dobra, już więcej mnie nie zaskoczysz. Fajne jest to, że można z panem tak totalnie pogadać i pan żadnej kłótni ze mną na przykład nie zrobi. To jest super. No najimportante to tu. No to też mi się tak wydaje, że to jest takie cudowna, taka idealna relacja. A ten puchar jest warty więcej niż pół Warszawy razem wzięta. O matko, to pan taki skarb tu wozi. Tak, mamy dwa samochody ochrony z tyłu. No, te dwa auta są nasze. Poważnie mówię. Oj, pan mnie wkręca w ogóle. Boże, gdzie ja wsiadłam? To aż tak nierealnie brzmi. No! Ale to poważnie, może pani spojrzeć tam samochód za nami. Ten biały. Dwóch panów pod krawatem. W garniturach. O Boże. Musiałem. No ja rozumiem. Nie dowierza pani. Poważnie pani. Nie, no nie dowierza. No to niech pani na koniec przejazdu zwróci uwagę, jakie auta są za nami. Będą dokładnie te same. No dobra, patrz. Jesteśmy najbezpieczniejsi w Polsce dzisiaj. Wow. Jakaś Toyota stoi. Patrzę, ktoś tam siedzi. Tu... Tak, to dwóch ochroniarzy ze mną jeździ. Ta trzeba do przodu posyłać, żeby ktoś puchary nie chciał zakosić przypadkowo. No ty byś... Pokusiłbyś się o to, żeby tam nie było? Nie, no jak? Nie chciałbyś? Pucharu? To jest mocna kontrowersja z tymi samochodami sportowymi elektrycznymi, tak? No dobra, ja sobie z tego zdaję sprawę. To już jest brak kontrowersji moim zdaniem. To przyspieszenie wszystko rekompensuje. To ma pan rację, bo... Tylko trakcję zrywa. A mi wyrywa od razu ręce do góry. No, ja ci kręcę. Jest mocne. O zupełnie inne przyspieszenie jest w elektrycznym samochodzie, a zupełnie inne jest w spalinowym, nie? Zwykłym. No tutaj to ten moment jest od razu. Masakra, jak na rollercoasterze normalnie. Ale tak to fajny, podoba mi się. Mógłbym tak jeździć. A człowiek to elektryczny. Możesz wynająć. To jest na wynajem. Tak, się... naprawdę? Tak, no z Enterprise. A wie panie, że to jest auto elektryczne? Nie ma silnika spalinowego. No tak myślałam, że to jest elektryczne. To czy pani poznała? No to takie nowoczesne... przyspieszenie? Takie nowoczesne auto to... Myślę, że tak. A jak to się stało, że akurat pan ten puchar dostał? Szczerze czy nie szczerze? No oczywiście, że szczerze. Ukradłem go. Już to słyszałam! Koniec dnia, więc i koniec przejazdów, koniec nagrań. Ładujemy z powrotem puchar do skrzyni. Panowie z ochrony pomagają. I będziemy szli do firmy Enterprise oddać zarówno puchar UEFA, jak i kluczyki do samochodu. Puchar już na swoim miejscu, jak on pięknie się prezentuje, ale mamy też Klaudiusza, któremu muszę... Kluczymi. Cześć, witaj ponownie. Cześć, witaj. Cieszę się, że nie rozbiłem twojego samochodu. Bardzo dziękuję, że mogłem być chyba jedyną taką osobą, która taką styczność miała z tym pucharem. Zdecydowanie. Ty jedyny i pewnie szybko nikt nie będzie miał możliwości, żeby zrobić to samo w Polsce. Mega, ale się cieszę. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję firmie Enterprise, dziękuję UEFA.
za wszystko w zasadzie. Warto też wspomnieć jeszcze na końcu, że nie tylko w Warszawie możecie wynająć samochody jak Porsche czy inne zwykłe samochody. Macie też takie sportowe samochody. Mamy też egzotyczne, tak. Macie jakieś Ferrari? Jest Ferrari, jest Lamborghini, jest Martin, także... Poważnie? Jak najbardziej. Zajebiście. Zorganizujemy to, na pewno. Możecie wynająć w każdym ze 100 państw, w których Enterprise ma swoje siedziby samochody, więc zapamiętajcie tą nazwę. Pamiętajcie tą nazwę. Bardzo Ci dziękuję jeszcze raz bez przedłużania. Dzięki, Robert. A Was zapraszam do subskrypcji, subskrybujcie program High Five i widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć. Cześć.